A dzisiaj jest ze mną Eliska i mamy dla Was prawdziwą niespodziankę, prawda Eliska? Tak. Mamy tutaj pałac z Barbie Dreamtopia. Hej kochani, słuchajcie, to jest jeden z największych zestawów Barbie Dreamtopia. I mamy tutaj aż trzy krainy. Krainę tęczy, krainę słodkości i krainę brylantów. To teraz, wtedy rozpakujemy, teraz cały zestaw. Dokładnie, nie będziemy czekały dłużej, prawda Eliska? Tak. To rozpakowujemy go. Kochani, w opakowaniu również znalazłyśmy razem z Eliską instrukcję obsługi. Tutaj mamy rozpisane krok po kroku, jak złożyć ten ogromny pałac. Kochani, pałac już złożyłyśmy, tak się prezentuje, popatrzcie jaki jest ogromny, ale brakuje jeszcze kilka elementów, więc teraz Eliska je dołączy. Teraz będę wkładała krzaczek ze słodkościami. Na sam szczyt pałacu dołożę taką chorągię. Proszę bardzo i gotowe. Kochani, tak się prezentuje sam pałac bez mebelków. No ale chyba te meble są jednak potrzebne w każdym pałacu, więc za chwileczkę z Eliską udekorujemy i przystroimy cały wielki pałac. Kochani, właśnie teraz mamy te nasze mebelki. Eliska, co tutaj jest? Dwa krzesła, stolik, tort, dwie babeczki, dwa kieliszki. Tak? Taka... Jakby półmisek może w tym tak, być na przykład złóżka, prawda? I tak, więc teraz Eliska wszystko ułoży w naszym pięknym pałacu. Razem z Eliską przygotowałyśmy już jadalnię dla naszych Barbie z Dreamtopii. Popatrzcie, tutaj mają piękne krzesła wraz z stolikiem i na nim same pyszności, więc jadalnia jest już gotowa, ale czas chyba na sypialnię. Teraz położę na ten duże łóżko do spania, położę tutaj pościel taką, taki kocyk i jeszcze położę basen. Teraz włożę tutaj basenik, w którym syrenki będą mogły się kąpać z różnych krain. Kochani, więc teraz chyba ostatnie elementy już do naszego zamku dołączymy. Są to naklejki, popatrzcie. No i tutaj chyba brakuje takiego pięknego okienka. Więc teraz odkleimy naklejkę i spróbujemy ją bardzo dokładnie tutaj dokleić. Postaram się tak, jak mi się uda. O, ekstra, wyszło idealnie. Kolejna naklejka będzie przyklejona do garderoby Barbie, więc otwieramy. Wow, widzicie, już tam ciuszki wiszą, więc tutaj jeszcze brakuje lustra. Odkleimy sobie naklejkę i przykleimy je dokładnie tutaj. No i teraz Barbie będzie miała piękne lustro, aby mieć gdzie się przeglądać. Tęczową naklejkę na taką tą wieżę. I gotowe. To teraz przyklejamy piękną paterę z owocami. Są tam winogrona i pomarańcze, coś co Barbie uwielbiają. No to teraz jeszcze mamy całą półeczkę ze słodkościami, patera ze słodkościami przyklejona, a teraz ogromna półeczka, są tam jakieś torty i pyszne cukierki. Nasz pałac już jest ukończony, skończyliśmy go już całego ozdabiać i wszystko robić. Dokładnie tak. Eliska, powiedz, co najbardziej Ci się podoba w tym wielkim pałacu? Winda! Pokaż nam, jak ona działa. Wow, Barbie podjechała na sam szczyt wieży. Super. I teraz może się wybrać na przykład do swojej sypialni, prawda Eliska? Tak, ale też tam może zejść z schodkami. O, faktycznie, to może ja zrobię tak, aby zeszła z schodkami. Proszę bardzo. Wow, ma windę i schody, ekstra. Chyba doszła do jadalni, słuchajcie, więc ona może sobie nawet tutaj usiąść. Proszę bardzo.
No i jeszcze wracamy na samą górę, ponieważ zapomniałyśmy powiedzieć o bardzo ważnej kwestii. Otóż nasza Barbie ma tutaj własną komodę. Popatrzcie, już wiszą jakieś piękne sukienki, naszyjniki, bransoletki. Nawet wieszaczek jest na górze. Popatrzcie, jeszcze w tej komodzie znajduje się taka fantastyczna szczotka do włosów. Ekstra! Więc teraz zamykamy komodę Barbie i jedziemy na sam dół. No więc zjechaliśmy na sam dół, no i popatrzcie, Barbie już czeka na swoje trzy przyjaciółki. Przygotowała już stół pełen, zastawiony różnymi smakołykami. Są tam babeczki, jakieś fajne kieliszki, pewnie tam już jest jakieś picie i nawet piękny różowy torcik. No więc co, czekamy na przyjaciółki Barbie. Kochani, jeśli podobał Wam się filmik, kliknijcie lajka, czyli łapkę w górę. Zasubskrybujcie również kanał Kocham Zabawki, wtedy będziecie na bieżąco dowiadywali się o wszystkich nowościach, jakie tutaj się pojawiają na kanale. Pozostawcie również komentarze, wpiszcie, czy Wam ten wielki, piękny pałac się podobał, czy może Wy już taki w domach posiadacie, a może macie w swojej kolekcji jakieś Barbie z Dreamtopii? Otóż napiszcie to wszystko w komentarzach, a my Was serdecznie z Eliską pozdrawiamy. Pa, pa!